Dzień dobry, kochani. W dzisiejszym odcinku będziemy robić las w słoiku. Będziemy potrzebowali do tego kamyczki, ziemię, piasek, słoik może być zakrętką. Ja mam taki słoiczek, gdzie pokrywka będzie ze styropianu. Tutaj mam kamyczki, przydadzą nam się roślinki, m.in. mech, jakiś patyczek. Na początku wsypujemy kamyczki. Potem będzie piasek. I ziemię. Jeżeli już mamy te trzy warstwy wsypane, to jak sami zauważycie, na dole są kamyczki, piasek i ziemia. Będziemy teraz mogli sadzić roślinki. Jeżeli już mamy zasadzone nasze roślinki, to możecie sobie zrobić w środku na przykład ścieżkę z kamyczków, jak ja mam zrobioną, albo dołożyć patyczek. Gdy już mamy to wszystko zrobione i zakomponowane, będziemy musieli go zrosić wodą. Nasz gotowy las zakręcamy zakrętką, albo zamykamy szczelnie i dajemy go na okno w oświetlone miejsce. Ważne jest to, żebyśmy go nie podlewali już, bo może potem dojść do tego, że on nam zgnije. I nie otwieramy go również. Dlatego go teraz zrosiłam z tego względu, żeby dać mu troszkę wody, ale dosłownie minimalnie. A on przez proces fotosyntezy będzie po prostu się ten słoik pocił i dzięki temu będzie dostarczona woda roślinkom, które się będą w środku rozwijać.